Witam, drogie panie. W dzisiejszym filmie chciałbym opisać symptomy niskiego progesteronu, które mogą wystąpić w chorobie tarczycy i mogą powodować niektóre z symptomów. Najczęstsze symptomy niskiego progesteronu, czyli takiego hormonu, to jest nieregularne cykle miesiączkowe, problemy z płodnością oraz niskie libido. Kolejnym symptomem jest częsta depresja, problemy z utratą wagi, czyli tycie, migreny, bóle głowy, lęki, niepokój oraz zmiany nastroju. To są takie najczęstsze symptomy właśnie niskiego progesteronu. Warto progesteron sprawdzić w chorobie tarczycy z tego względu, że jeżeli mają Państwo po prostu zbyt niski poziom tego hormonu i zbyt wysoki poziom estrogenu lub odpowiedni poziom estrogenu, to powoduje to coś takiego, co nazywamy dominacją estrogenową, przez co właśnie macie gorsze symptomy w chorobie tarczycy. Także tak jak powiedziałem, krótkie wideo, najczęstsze właśnie symptomy. Jeżeli cierpicie na niektóre lub właśnie większość tych symptomów, to faktycznie warto ten progesteron sprawdzić i odpowiednio leczyć. W następnym filmie omówię, w jaki sposób naturalnie można podnieść poziom progesteronu. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam.